Cześć kochani, dzisiaj mam dla was taki film z propozycjami na prezenty świąteczne. Wiadomo, zawsze co roku dużo takich filmów powstaje. Ja wam dzisiaj pokażę, co można kupić w TK Maxie. Byłam w trzech TK Maxach, żeby wybrać idealne moim zdaniem rzeczy na prezenty, szczególnie dla kobiet. I dzisiaj wam właśnie takie pokażę. Przede wszystkim zima kojarzy nam się z tym, że jest bardzo zimno, ciemno i wszystko co chcemy zrobić to tylko leżeć pod ciepłym kocem, w ciepłych skarpetkach i pić gorącą czekoladę albo jakąś dobrą herbatkę. I moim zdaniem właśnie dlatego świetnym pomysłem będzie ciepły koc. To jest pomysł na prezent dla każdego, i dla kobiety, i dla mężczyzny. Moim zdaniem super pomysł, jeżeli wybierzecie właśnie cieplutki, milutki kocyk. Każdy się ucieszy, każdy kto rozpakuje paczkę i dotknie tego, to powie tak, ale super prezent, dzięki. Wybrałam kolor neutralny, to jest akurat taki siwy, szary, coś takiego. Zobaczcie, jak te ślady zostają. Mięciutki, ponieważ taki koc można wykorzystywać nie tylko, żeby się przykryć, ale żeby też położyć jako pled. W TK Maxie tych pledów jest po prostu masa, bardzo dużo kolorów, wszelkie wymiary. Tutaj mam akurat 152×229, także naprawdę duży. I ten pled wędruje do jednej osoby w mojej rodzinie. Ja wam nie będę zdradzać, dla kogo są te prezenty, no może w jednym tutaj tylko wyjątku. Kolejnym bardzo fajnym pomysłem na prezent są kosmetyki bądź perfumy, których w TK Maxie macie po prostu pod dostatkiem i w bardzo dobrych cenach. Ja tutaj znalazłam taki bardzo ładny zestaw z Beautycology, i to jest taka firma amerykańska, gdzie ja właśnie kojarzę ze Stanami, bo jak jeździłam do moich znajomych do Nowego Jorku, to oni zawsze mieli coś z tej marki. One się wyróżniają tym, że mają przepiękne zapachy, po prostu obłędne, najczęściej są to zapachy słodyczy. I tutaj mam taki zestaw z serii deserowej, makaronsy. Tutaj mam krem i żel do mycia ciała oraz myjkę. I ja pokażę wam ten zestaw, w ogóle przepięknie zapakowany. I tu wam od razu zdradzam, że to sobie zostawiam, ten zestaw, bo po prostu urzekły mnie zapachy. Widzicie, to jest bardzo ładny zapach, ale nie jest jakiś strasznie mocny, jest bardzo delikatny. Natomiast żel do mycia ciała pachnie zdecydowanie mocniej. Pachnie po prostu takimi świeżymi malinami. I właśnie moim zdaniem tak powinno być, żeby te kremy, którymi się smarujemy, nie gryzły nam się z perfumami, z jakimiś zapachami, które później na siebie psikamy. To właśnie żel pod prysznic może być fajnie pachnący, żeby nam się przyjemnie brało kąpiel, a krem do ciała już taki bardziej neutralny, żeby do wszystkiego pasował. I ten zestaw kosztował całe 24 zł. Moim zdaniem ekstra cena i każda dziewczyna się z tego ucieszy, nie tylko dziewczyna, bo są tam też zestawy, które możecie kupić swoim facetom. Dalej mamy bardzo, bardzo duży asortyment zabawek. I ja co roku kupuję mojemu Peterowi gadżety ze Star Wars. Możecie się tutaj przestraszyć, ale fani Star Wars będą wiedzieli, o co chodzi. To są takie maskotki. Po prostu mnie urzekły. Darek powiedział, że to jest tak super, że to jest tak świetne. I to jest na baterie i one gadają, więc w ogóle coś ekstra. Oczywiście przede wszystkim to jest dla fanów Gwiezdnych Wojen. Jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, to wiecie, o co chodzi w tej całej zajawce. Ja się wychowywałam na Gwiezdnych Wojnach, mój tata mi puszczał Gwiezdne Wojny i poznawałam całą najpierw trylogię, później zaczęły wchodzić te nowsze odcinki, teraz w ogóle jestem ciekawa tych nowych części. Czytałam też książki i też kolekcjonowałam wiele gadżetów związanych z Gwiezdnymi Wojnami. I teraz ta pasja przeszła na Petera, ponieważ Angry Birds teraz, jest taka seria Angry Birds Star Wars i on właśnie od tego zaczął, a później zaczął się interesować prawdziwymi Star Wars i teraz będziemy oglądać film, oglądamy bajkę, no i kolekcjonujemy gadżety. I dla mnie to super, bo ja mam zajawkę i mamy fajną zabawę, oczywiście zawsze. Peter zawsze jest Lordem Vaderem i w ogóle walczymy na miecze i jest super. Także dwie takie zabawki ze Star Wars. W cenie 60 zł jedna. Cena taka przeciętna. Ja w zeszłym roku kupiłam też taki ogromny miecz świetlny za 100 zł. Miecz świetlny właśnie nie Vadera, tylko Skywalkera. Taki naprawdę mega wypasiony. Nigdzie takiego już później nie widziałam i żałuję, że nie widziałam wtedy dwóch, bo po co kupować dziecku jeden miecz albo jeden pistolet, jak co będzie się bawić sam ze sobą. Chodzi o to, żeby walczyć, nie? Parami. Więc to jest pomysł na prezent dla dzieci. Oczywiście zabawek znajdziecie tam więcej, znajdziecie tam fajne zestawy klocków, ale też bardzo, bardzo fajne zestawy dla dziewczynek. I powiem wam, że dla dziewczynek jest więcej niż dla chłopców i to jest troszeczkę niesprawiedliwe, bo dla dziewczynek znajdziecie tam takie zestawy koralików do tworzenia biżuterii, no wszelkie takie pierdółki, którymi mała dziewczynka lub nastolatka się zainteresuje, więc polecam wam zajrzenie do działu zabawek. Poprzednio wam mówiłam, że moim ukochanym działem w TK Maxie jest dział domowy i mogłyby wszystkie inne nie istnieć. Mogłyby nie istnieć buty, ubrania, torebki, nawet kosmetyki, ale dział domowy jest po prostu świetny i możemy znaleźć tam różne perełki. Dzisiaj mam tutaj taki piękny zegarek, który zastanawiam się, czy nie zostawić sobie do domu. Darkowi się średnio podoba, powiem wam szczerze, bo on nie lubi takiego stylu retro, on woli rzeczy nowoczesne, ale mi się to tak strasznie podoba. Kojarzy mi się z takim jakimś zegarem po prostu na dworcu i przepięknie wygląda. I coś podobnego ma Ajak Ewa u siebie. Ja u niej to podpatrzyłam na półce i pomyślałam, że u mnie też by to fajnie wyglądało. Ten zegarek kosztował 130 zł, więc nie był tani, ale naprawdę jest porządnie wykonany i jest to coś naprawdę
solidnego. Ja wam pokazuję zegarek, ale po prostu zajrzyjcie na dział domowy, duży wybór rzeczy do kuchni, wszelkich jakichś młynków, naczynia, sztućce, wszystkie takie rzeczy w bardzo, bardzo dobrych cenach. Znajdziecie też dużo rzeczy do łazienki, dużo rzeczy do sypialni, właśnie pledy, poduszki i tak dalej. Także koniecznie tam wbijcie. Ja tym razem wybrałam zegar. I na koniec to, co lubię najbardziej, czyli zapachy. Moim zdaniem dobra świeczka lub w ogóle wszystko, co pachnie, będzie wspaniałym prezentem, nie tylko dla dziewczyn. Tutaj mam patyczki zapachowe. Jak wiecie, jakiś czas temu kupiłam sobie patyczki zapachowe w Rituals i powiem wam, że wydałam na nie około 20-25 euro i pachną mocno, ale miałam też patyczki z TK Maxa i naprawdę ładnie pachniały, wcale nie słabiej i kosztują około 20-25 zł, więc nie są drogie. Na pewno są droższe niż te, które dostaniecie w Rossmanie, takie standardowe czy z pachnącej szafy, ale moim zdaniem warto wydać właśnie troszeczkę więcej na ładnie pachnące patyczki w sensie, no na zapach do łazienki czy tam do pokoju. I tutaj mam z Kenifa Turnera, to jest taka marka z Londynu. To wybierałam tak naprawdę w ciemno, bo tutaj jest na, po prostu są narysowane jakieś liście. Zapach jest bardzo ciekawy, to jest zapach roślinny, pachnie zupełnie inaczej niż to wszystko właśnie, z czym miałam do czynienia, jeżeli chodzi o takie zapachy Erwicka czy pachnącej szafy. Nie pachnie ani praniowo, ani jakoś za bardzo słodko, a nie jest to zapach jakiś taki dziwny, jest to zapach roślinny, tak jakby pachniały rośliny, tak jakbyście w domu mieli roślinę. To wiem, że to dziwny opis, ale właśnie tak pachną te patyczki. Na koniec mam też świeczkę, ale przepięknie zdobioną, w przepięknym opakowaniu, które zaraz wam pokażę w całości. Jak najpierw to zobaczyłam, myślałam, że to jest jakieś coś związanego z perfumami, że to jest jakiś pojemnik może na cukier czy do łazienki, a to jest świeca i to jest Fleur Blanche Rare Botanic Candle, 400 gramów, 80 godzin palenia, czyli tak naprawdę tyle, ile mają te świeczki z Bath czy świeczki Yankee Candle, to właśnie też tak długo się pali. Zapakowane w takie piękne pudełko i najpierw zauważyłam właśnie główkę tej świecy. Oczywiście tutaj jest zafoliowana, ale jak widzicie w takim przepięknym szklanym pojemniku i pachnie obłędnie, jakbyśmy mieli w domu po prostu świeżo ścięte kwiaty w wazonie. Jeżeli lubicie zapachy kwiatowe, to koniecznie zajrzyjcie i poszukajcie właśnie czegoś takiego. To będzie coś wspaniałego na prezent, a kosztowała 79 zł. Moim zdaniem bardzo elegancki prezent, nie tylko dla młodych dziewczyn, ale też dla starszych, dla cioci, dla babci. Coś ładnego do postawienia, później można to przerobić na cukiernicę, czy włożyć tutaj waciki i trzymać to w łazience. Właśnie ze względu na opakowanie zwróciłam na to uwagę, a świeczka bardzo ładnie pachnie. Jestem ciekawa, czy będzie mocna, czy nie. Kochani, to już tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy. To, co wybrałam z TK Maxa, żeby wam tu pokazać, co można kupić fajnego na prezent. Oczywiście tych rzeczy jest tam o wiele, wiele więcej. Znajdziecie tam dużo innych propozycji na prezenty. Jeżeli wiecie, znacie rozmiar osoby obdarowywanej, możecie kupić właśnie coś z ciuchów. Jest dużo rzeczy, jeżeli chodzi o odzież sportową. Są kurtki, są czapki, są torebki i te tańsze, i te droższe, designerskie. Widziałam bardzo fajną skórę Michaela Korsa za 500 zł. Także no, znajdziecie tam dużo ciekawych rzeczy. Koniecznie dajcie mi znać, co wam się podobało z tego najbardziej. Ja wam powiem, że mi jednak najbardziej w oko wpadają za każdym razem świeczki, kiedy idę do TK Maxa i z nich się najbardziej cieszę i zawsze wychodzę z TK Maxa z jakąś świeczką. Także to tyle. Mam nadzieję, że te rekomendacje się wam podobały. Jeżeli tak, to poproszę o kciuki w górę i do zobaczenia niedługo. Pa, pa! Muah.